przegrał z Dariuszem Śledziem, który zdobył złoty kask. Jerzy Mordel zajął tam wtedy trzecie miejsce. Jerzy Mordel na drugiej pozycji prowadzi Brian Harger. Jak już wspomniałem, pierwsze starty nieudane Duńczyka, ale teraz wygrał start i jedzie jako pierwszy. Za nim Jerzy Mordel, potem dużą stratę już ma Paweł Staszek, a za Pawłem Staszkiem jedzie Piotr Kuźniak. Zbliżył się teraz Jerzy Mordel do Briana Kargera, będzie atakował po zewnętrznej, ostatni łuk tego wyścigu. Brian Karger czy Jerzy Mordel? Jednak Brian Karger, dla niego 3 punkty, walczył do końca Jerzy Mordel, dla niego 2 punkty, 1 punkt dla Pawła Staszka. Kolejny jubilat drużyny zielonogórskiej i w kasku żółtym niepokonany dotychczas Australijczyk Lee Adams, Motor Lublin. On wygrywa start chyba, nie? Andrzej Kusta! Andrzej Kusta na cele, teraz po zewnętrznej będzie atakował Lee Adams i on wyjdzie na prowadzenie. Lee Adams na pierwszej pozycji, za nim Andrzej Kuszcza, trzeci Sołomir Dudek, zbliżył się do niego Marek Muszyński. Sołomir Dudek tam po zewnętrznej stara się wyjść na drugą pozycję przed Andrzeja Kuszczę. Zielonogórzanie na drugiej i trzeciej pozycji, drugi jest Sołomir Dudek, prowadzi Lee Adams. Drugi Sołomir Dudek jakby zbliżył się do Lee Adamsa po zewnętrznej. Sołomir Dudek teraz na małą, bardzo blisko Sołomir Dudek Lee Adamsa. Lee Adams, Sołomir Dudek, wspaniała akcja Sołomira Dudka. Słyszą Państwo doping zielonogórskiej publiczności. Sołomir Dudek, Lee Adams, czyżby upadek Sołomira Dudka, uderzył w motocykl Sławka Dudka jadący na trzeciej pozycji, na czwartej pozycji Marek Muszyński, nie zdążył ominąć motocykla Sławomira Dudka, Marek Muszyński. Sławomirowi Dudkowi nic się nie stało, ale był winny tej kraksy. Walczył, postawiło go tam na łuku. Wyścig oczywiście przerwany, leży na torze Marek Muszyński. No i będziemy czekać na decyzję lekarzy. Miejmy nadzieję, że szczęśliwie zakończy się ten groźnie, bardzo groźnie wyglądający karambol w tym 12 wyścigu. To jest najistotniejsze, proszę Państwa. Na razie poczekajmy z decyzją sędziego, to za chwilę podamy oficjalnie, a teraz oby Marek Muszyński był cały i zdrowy. Proszę Państwa, wstynamy 12 wyścig. Upadku Sołomira Dudka i Marka Muszyńskiego. Marek Muszyński został odwieziony do szpitala, dlatego stąd to oczekiwanie. Lee Adams, taśma w górę, wyścig 12 rozpoczęty, Andrzej Kuszta wygrywa start. Andrzej Kuszta wygrał start, pojechał chyba za szeroko, chociaż wychodzi Andrzej Kuszta na prowadzenie. Andrzej Kuszta, za nim Lee Adams. Czyżby to, co nie udało się w pierwszej osłonie tego wyścigu Sołomirowi Dudkowi? Zwycięstwo nad Lee Adamsem, upadek i ten groźny karambol udało się Andrzejowi Kuszcy. Andrzej Kuszta piorunujący start wygrał i prowadzi. Andrzej Kuszcza, za nim wściekle atakujący Lee Adams, za daleko, daleko z tyłu Paweł Staszek. Andrzej Kuszcza na prowadzeniu. W pierwszym meczu ligowym tutaj w Zielonej Górze Andrzej Kuszcza wygrał z Tomi Knudsenem po znakomitym pojedynku, a teraz prowadzi przed Lee Adamsem. Próbował Lee Adams teraz wyprzedzić Andrzeja Kuszczę. No na pewno walka będzie trwała do końca. Teraz Lee Adams po zewnętrznej. Lee Adams, Andrzej Kuszcza. Andrzej Kuszcza, ostatnie okrążenie. Teraz po małej Lee Adams. Po wewnętrznej Andrzej Kuszcza, szeroko, tam gdzieś po orbicie i Andrzej Kuszcza. Nad stojąco będzie za chwileczkę owacja po tym zwycięstwie Andrzeja Kuszczy w wyścigu 12. Słyszą Państwo, Andrzej Kuszcza, nie słychać nawet Krzysztofa Chowińskiego, tylko oklaski i owacja na stojąco za ten wyścig dla Andrzeja Kuszczy. Wyszedł z parkingu trener Czesław Czernicki i uściska Andrzeja Kuszczę. Andrzej Kuszcza, dla niego 3 punkty i 3 punkty dla drużyny zielonogórskiej. Doping pomaga zielonogórskim żużlowcom. Kruk, Mordel, Karger, Kępa, to najlepiej? Karger i Tomasz Kruk. Karger, Tomasz Kruk na cele. Czy Karger wyjdzie na drugą pozycję? Niesamowita walka. Tomasz Kruk na cele. Za nim Brian Karger. Trzeci Marek Kępa. Walczy o drugą pozycję. Czy wyprzedzi Briana Kargera? Tak. Marek Kępa na drugiej pozycji. Teraz Karger po wewnętrznej. No niesamowita walka w tym wyścigu. Prowadzi niespodziewanie, powiem to szczerze. Tomasz Kruk. Tomasz Kruk na cele. Drugi Kępa. Trzeci Karger.
zbliżył się do Kargera. No na pewno ten Duńczyk nie jest dzisiaj najsilniejszym punktem drużyny zielonogórskiej. Kępa na drugiej pozycji, na pewno będzie ścigał Tomasa Kruka, ale musi też pilnować tej drugiej pozycji, bo za nim jedzie Brian Karger. Teraz zyskuje nad Kargerem Kępa na łuku. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Czyżby 4-2 za zielonogórzan. Tomas Kruk, znakomita jazda, znakomity start, znakomity pierwszy łuk. I chyba on wygra w tym wyścigu 13 i przybliży drużynę zielonogórską do zwycięstwa w tym spotkaniu. Tomas Kruk, 3 punkty dla Tomasa Kruka. Znakomita jazda młodzieżowca drużyny zielonogórskiej. No chyba Tomek się odnalazł. Zdobywca srebrnego kasku w 1993 roku wygrywa w bardzo, bardzo ważnym 13 wyścigu tego spotkania. 3 punkty dla Tomasa Kruka, 2 dla Marka Kępy, znowu 1 dla Briana Kargera. I tych zawodników kierownictwo drużyny lubelskiej desygnowało do startu w 14 wyścigu. Taśma w górę, 14 wyścig rozpoczęty. Brian Karger, Sławomir Dudek. Czy wyjdą na podwójne prowadzenie zielonogórzanie? Tak jest. Brian Karger, Sławomir Dudek. Zielonogórzanie na czele. I chyba zielonogórzanie przypieczętują tym wyścigiem zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo w sezonie 1994. I na pewno będzie to początek marszu w górę drużyny zielonogórskiej. Brian Karger, Sławomir Dudek. Bo Brian Karger na pewno nie zaliczy dzisiejszego meczu do udanych. Zdobył jak na razie tylko 6 punktów. Teraz zanosi się, że zdobędzie 3 lub 2. Prowadzi Sławomir Dudek. Trójka pierwszych zawodników bardzo blisko siebie. Próbuje teraz tam defekt motocykla. Ma proszę Państwa Brian Karger. I z 5-1 zanosi się na 3-3. Dość niebezpieczna sytuacja, tam troszeczkę zahaczył o motocykl Briana Kargera. Robert Jucha, miało być 5-1, miało być już po meczu zwycięstwo pewne, a tak jeszcze trzeba będzie walczyć w ostatnim wyścigu, choć na pewno to jest zagwarantowane w tym meczu. Zwycięża Sławomir Dudek, 3 punkty, no miał pecha w wyścigu, w którym upadł. Nie dojechał do końca, ale teraz pokazał, że jest w bardzo dobrej formie i warto przyjść na dziesięciolecie Sławomira Dudka. Jasne już jest, że zielonogórzanie zdobywają 2 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Ale jaki będzie końcowy rezultat tego spotkania, emocjonującego na pewno, bardzo długiego. O tym zadecydują zawodnicy, którzy wystartują w 15 wyścigu, w którym startują najlepsi w obu ekipach. A są to: w kasku czerwonym Andrzej Huszcza, Morawski, Zielona Góra. W kasku żółtym Lee Adams. Ciekawi jesteśmy tego pojedynku. Andrzej Huszcza już raz wygrał z Lee Adamsem jako jedyny w dzisiejszym spotkaniu. W kasku niebieskim znakomicie dziś prezentujący się na zielonogórskim torze Tomasz Kruk. I w kasku białym Marek Kępa. Na pewno obok Lee Adamsa najlepszy zawodnik w drużynie Motor Lublin. Huszcza, Adams, Kruk, Kępa. 15 wyścig rozpoczęty. Lee Adams wygrywa start, choć Andrzej Huszcza po wewnętrznej. Andrzej Huszcza, czy wyjdzie na prowadzenie? Chyba nie. Andrzej Huszcza, Lee Adams, za nim pomknął jak cień Marek Kępa i lublinianie na podwójnym prowadzeniu. Lee Adams, Marek Kępa, Andrzej Huszcza na trzeciej pozycji, na pewno będzie walczył o 2 punkty. Nie daje przecież za wygraną nigdy ten zawodnik. Spojrzał na silnik. Prowadzą podwójnie lublinianie. Walczy tam o trzecią pozycję z Andrzejem Huszczą. Tomasz Kruk przegrał start. Tym razem nieudany to wyścig, no ale walczy. Próbuje nabierać prędkości, wysforować się na trzecią pozycję. Teraz mija Andrzeja Huszczę. Czy będzie gonił za Markiem Kępą? Chyba tak. Andrzej Huszcza, Tomasz Kruk na dwóch ostatnich pozycjach. Trzeci Kruk, a prowadzi ten niesamowity Lee Adams. Raz tylko przegrał z Andrzejem Huszczą i teraz pokonuje Andrzeja Huszczę. Ogromna przewaga Lee Adamsa. On wygrywa w tym wyścigu, jest bezsprzecznie postacią numer 1 tego pojedynku. 3 punkty Lee Adams, 2 Marek Kępa, 1 Tomasz Kruk bez punktu Andrzej Huszcza. 5-1 w ostatnim wyścigu dla Motoru Lublin i końcowy rezultat dzisiejszego spotkania 46-44 dla zielonogórzan. Najważniejsze jest,